U wielu naukowców istnieje taki jakiś kompleks, nie wiem jak to nazwać dokładnie, polegający na tym, że oni uważają, że ich badania, ich praca jest wartościowa tylko wtedy, jeśli ona jest w jakiś sposób zbawienna dla świata. Dzięki moim badaniom uratuję, nie wiem, połowę Afryki z głodu, albo że dzięki moim badaniom znajdę lekarstwo na jakąś chorobę. Tak jak mówię, to wszystko jest okej, jeśli rzeczywiście pobudki, które tobą powodują, są właśnie takie. Natomiast jest cały obszar nauki, to się nazywa po prostu nauką podstawową, gdzie tak jakby zastosowania nie są w żaden sposób priorytetem. I teraz jak kogoś przekonać, że to jest w ogóle wartościowe, skoro nie ma żadnego zastosowania? No i ja chciałem tylko uspokoić, że ta część nauki, którą my jako ludzkość uznajemy za najcenniejszą, zazwyczaj nie miała żadnego związku z zastosowaniami. Ogólna i szczególna teoria względności. To są przecież teorie, o których wszyscy wiedzą. Wszyscy znają wzór E równa się MC kwadrat i tak dalej, tak? Einstein, kiedy myślał o tych wszystkich rzeczach, nie zastanawiał się nad zastosowaniami. Jeśli potrafiłby w 3 minuty opowiedzieć o ogólnej teorii względności, bardzo możliwe.